Ci z Państwa, którzy głosowali kiedykolwiek na KPN, wiedzą, iż nie musieli się nigdy tych głosów wstydzić. Jest to rzadkie w Polsce uczucie. Chciałbym zapewnić, iż ci, którzy dzisiaj będą głosowali na KPN, również w przyszłości nie będą się tego wstydzili. Część społeczeństwa nie chciała głosować na Leszka Moczulskiego w wyborach prezydenckich dlatego, iż bała się, iż zmarnuje swój głos, ponieważ nie miał on wielkich szans zwycięstwa. Dziś takiego ryzyka nie ma. Poparcie dla KPN-u wyraźnie rośnie. W sierpniu popierało nas około 4% społeczeństwa. We wrześniu już ponad 7%. Dziś, przed wyborami parlamentarnymi, deklaruje chęć głosowania na Konfederację Polski Niepodległej około 13% tych, którzy wezmą udział w wyborach. Państwo musi być mocne, państwo musi być bezpieczne, państwo musi być skuteczne. Państwo cementuje nas wszystkich i tylko wewnątrz tego mocnego państwa możemy zabezpieczyć swoje potrzeby jako Polacy i obywatele. Armia powinna być zawodowa, ochotnicza, nieliczna, na przykład 100-tysięczna. Powinna być doskonale uzbrojona i powinna być dobrze uposażona. Jeżeli posłowie obecnej kadencji przez okres 2 lat pracy w Sejmie nie zrobili nic albo prawie nic, aby zmienić obecną sytuację, dla mnie oni nie są wiarygodni. Niewiarygodni są również dla mnie ci, którzy podczas swojej kampanii wykorzystują i nadużywają autorytetów, zwłaszcza autorytetu Kościoła. Obywatelu marszałku, Wysoka Izbo. Obywatele posłowie. Obywatelu marszałku, obywatele posłowie. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Nowy Sejm nie może być kontynuacją starego Sejmu. Nowy Sejm, nowi posłowie. Mamy autentycznie czyste ręce. Jeden spójny, przejrzysty program, który, jak się okazało, a już mówimy o tym od 79 roku, w 90% się spełnił. I dlatego właśnie, że Konfederacja Polski Niepodległej udziału w rządach nie bierze, spełnia, jak mi się wydaje, bardzo ważną funkcję. Funkcję kontrolną, funkcję stabilizującą, pokazującą to, co w Polsce w tej chwili niestety wielu z nas, a w większości, zupełnie się nie podoba. Myślę, że uda nam się w ciągu kilku najbliższych lat zbudować tutaj dobrze funkcjonujące, sprawne państwo, w którym ludziom będzie nareszcie dobrze żyć. Dajmy szansę Konfederacji Polski Niepodległej. Dajmy szansę Polsce. Powodzenia, Polsko.